Materiał zawiera treści nieodpowiednie dla osób z kijami w dupie oraz kontrowersyjne rozkminki dotyczące Commodore i ich fanów. Jeżeli jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Siemanko, z tej strony Elio Patarii Retrofan. Jak już po tych paru sekundach filmu zauważyliście, no uśmiech nie gości na mojej twarzy w dniu dzisiejszym, w tym materiale. A to z bardzo prostego powodu, ponieważ no, jestem wkurzony, jestem naprawdę potwornie wkurzony, ale żeby tutaj YouTube nie zablokował mojego filmu przez szerzenie nienawiści, jakieś tutaj nie wiadomo jakie akcje, no to tłumię to wszystko w sobie, ale o co chodzi? Jest rzeczą oczywistą, że dobrze jest znać swojego wroga, więc od pewnego czasu no, zgłębiam te gierki, które są na komodorka. Odpalam je w wolnym czasie, czy to na emulatorze Wice, jak jestem gdzieś tam poza domem, albo w domu tutaj na tym moim komodorku, którego dostałem od chrzestnego Piotra. I powiem Wam, nie mogę. To jest szczyt chamstwa i skurczysyństwa to, co robili twórcy gier na komodorka. W pale się to nie mieści i po prostu nie miałem o tym zielonego pojęcia i teraz przeglądając te tytuły, które gdzieś tam hurtowo jakieś paczki pościągałem, widzę jakich rzeczy się komodorowcy dopuszczali, nie licząc się kompletnie z niczym i z nikim. Jakbym spotkał taką osobę, dostałaby strzała w ryja po prostu. Ale o co chodzi? W latach 90., na początku lat 90. polscy twórcy LK Wallon, Mirage, ASF wypuszczali masę cudownych gierek na Atarynkę. Naprawdę totalne hity, przeboje, gierki, które zapadły w pamięć, które gramy do dnia dzisiejszego, które nas cieszą, są piękne, wspaniałe. A okazuje się, że te komodorowskie szuje po prostu kradły te tytuły, kradły te gierki, przerabiały na ten swój nędzny, wolny komputer i puszczały pod innym tytułem. Puszczały pod innym tytułem. Ja w latach 90. nie miałem o tym pojęcia, no bo nie miałem za bardzo styczności z komodorkiem. Kumple, którzy mieli komodorka, za często mnie do siebie nie zapraszali, więc nie miałem okazji nieprzyjemności zobaczyć tego, co się odpierdziela. A teraz właśnie przeglądając te pliki, no prawda wyszła na jaw. Prawda wyszła na jaw. Postanowiłem stworzyć nową serię na kanale, która nazywa się właśnie Inspiracje, tak jak ten pierwszy materiał. No Inspiracje to jest tak bardzo grzecznie nazwane, bo też nie chciałem tutaj, żeby jakiś hejt się lał słowny, ponieważ no YouTube straszne rzeczy ostatnio, wywala komentarze, blokuje tu, to, tamto, więc nazwałem to tak delikatnie, Inspiracje, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. I będą to materiały, w których będę prezentował obok siebie dwa gameplaye. Na Commodorka, ten zerżnięty, chamsko zerżnięty po prostu i ten oryginalny z Atari. I chciałbym, żebyście po prostu zobaczyli, jak to wygląda, do jakiej hamuwy się posuwali programiści z Commodore. I też już mi się z nerwów język pląta. I chciałbym, żebyście po prostu w komentarzach napisali, co myślicie o tych dwóch wersjach, o tej zżynce i o tym oryginale, o grafice, o tym, jak wygląda ten gameplay, o muzyce. Tyle. Idę się troszkę uspokoić, jakąś meliskę sobie wypiję i biorę się za montowanie tego wszystkiego.